Oficjalnie witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. Tradycyjnie zaczniemy od prezentacji. Jak już Pani Rzecznik wspomniała, takim istotnym elementem, o którym chciałem opowiedzieć, jest wykonanie budżetu za rok miniony, rok 2021. Drodzy Państwo, miło mi poinformować, że osiągnęliśmy rekordowy wynik 300 milionów złotych dochodów, co stanowi wykonanie w 115% naszego założenia w momencie, gdy ten budżet był projektowany w roku 2020. Nasza konsekwencja w działaniu, w tych działaniach dążących do tego, aby dochody do naszego budżetu w sposób maksymalny zabezpieczyć, doprowadziła do tego, że w tym roku, w roku minionym, udało się odzyskać wiele zaległości, zaległych należności w podatku od nieruchomości. A z drugiej strony warto podkreślić, że podatek dochodowy od osób prawnych, czyli de facto mówiąc od dużych firm w Raciborzu, został wykonany, że tak to określę, czyli wpływy z niego zostały wykonane w 105%, oczywiście w stosunku do pierwotnego planu, jaki zakładaliśmy, przystępując do realizacji tego budżetu. Warto w tym miejscu też zwrócić uwagę, że doskonale realizuje się gospodarka gruntami i tu Wydział Gospodarki Nieruchomościami zasilił budżet kwotą 15 milionów złotych i jest to kolejny rekord, który pani naczelnik ustanawia. Jeżeli chodzi o wydatki w roku ubiegłym, wydatki gminy zamknęły się kwotą 276 milionów i warto podkreślić, wydatki majątkowe, te inwestycyjne, to jest 42 miliony złotych. Jak wielokrotnie mówiłem, najlepiej robić różnego rodzaju inwestycje czy też przedsięwzięcia za cudze pieniądze niż za swoje. Stąd warto podkreślić, że wartość inwestycji to 39 milionów złotych, a udało się na nie pozyskać kwotę prawie 32 milionów złotych. Można powiedzieć, że utrzymujemy taki trend wzrostowy. Dla porównania, w roku 2020 pozyskaliśmy 29 milionów na inwestycje o łącznej wartości 37 milionów 700 tysięcy. Czyli widać, że zaangażowanie środków zewnętrznych jest bardzo duże. Drodzy Państwo, gospodarność, czyli dbanie o część dochodową, ale też i racjonalne wydatkowanie tych pieniędzy, którymi dysponujemy, doprowadza do tego, że z roku na rok zadłużenie naszego miasta spada i konkretne liczby dotyczące tego przedstawię Państwu, myślę, że nawet wcześniej niż sprawozdanie w postaci raportu o stanie gminy. Jak tylko będziemy mieli konkretną sprawozdawczość dotyczącą tego okresu, wtedy na pewno Państwa z tym zapoznam. Warto podkreślić to, że nasza sytuacja budżetowa jest dobra i możemy nasze środki w połączeniu ze środkami zewnętrznymi spokojnie inwestować w te rzeczy, których nasi mieszkańcy oczekują. Stąd też nie będę ukrywał, że niezrozumiała jest dla mnie postawa radnych na ostatniej sesji
Rady Miasta, ale powiem szczerze, nie tylko na ostatniej, postawa radnych, którzy blokują różne inicjatywy, z którymi przychodzę na Radę Miasta. Jeszcze raz podkreślę, w 2021 roku nasze zadłużenie spadło i konkretną liczbę podam Państwu, jak tylko dojdziemy do już odpowiedniego momentu w okresie sprawozdawczym, gdy będę dysponował twardymi danymi. Szanowni Państwo, ostatnia sesja. Radni związani z panią Anną Szukalską, z panem Mirosławem Lękiem nie wyrazili zgody na zwiększenie środków na budowę Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej, mimo że wskazałem, z których elementów można by takie, tego typu przedsięwzięcie sfinansować. Podkreślę, że zaangażowanie środków zewnętrznych było na poziomie prawie że 10 milionów. Pozostała część była przewidziana ze środków, którymi dysponujemy, ale i tu przypominam, już na teraz radni zdecydowali, że na ten obiekt przeznaczymy kwotę 12 milionów, w związku z tym, że zaplanowali trochę większe parametry niż ja w moim pierwotnym projekcie. Drodzy Państwo, jak Państwo pamiętacie, rok temu przyszedłem na Radę i pokazałem lodowisko, czy też centrum, Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej w takiej formule oszczędnościowej za kwotę 5 milionów. Potem w drodze dialogu, rozmów z radnymi, wyjazdów do Ostrowa wypracowaliśmy rozwiązanie z większym obiektem o innej konstrukcji hali. I na Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej w budżecie miasta została przeznaczona kwota 12 milionów, z czego 4 miliony to były środki zewnętrzne pozyskane dzięki moim staraniom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostała kwota ze środków naszych miejskich. Drodzy Państwo, w trakcie tej sesji został zaprezentowany projekt kompleksowego rozwiązania zagospodarowania działki na terenie naszego OSIR-u, czyli mielibyśmy obiekt z funkcją lodowiska, ale też obiekt, który umożliwiałby rewitalizację tych starych budynków, które każdy z nas zna. Mielibyśmy nową kręgielnię, mielibyśmy salę fitness, byłaby piękna kawiarnia, byłaby siłownia. Drodzy Państwo, i na to radni się nie zgodzili. Można powiedzieć, co teraz, czy też spytać się. No cóż, wybudujemy obiekt za te pieniądze, które są zabezpieczone w budżecie. Mamy do dyspozycji 12 milionów. Na co to wystarczy? Ceny galopują. To, co jeszcze niedawno kosztowało 12 milionów, dziś może kosztować o wiele więcej. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Prezydencie. Kolejnym tematem szeroko omawianym nie tylko podczas sesji samej, ale przede wszystkim na poprzedzających obrady całej Rady Komisjach jest temat Parku Kulturowego, stąd udział w dzisiejszej konferencji wiceprezydenta Dawida Wacławczyka i miejskiej konserwator zabytków Marii Olejarnik. Temat został odłożony w czasie procedowania tej uchwały po raz kolejny. Słowo wprowadzenia jeszcze bardzo proszę, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, można zadać pytanie, po co nam Park
kulturowy. Otóż nie jest to tylko sformułowanie wymyślone, czy to przez panią Marię Olejarnik, przez pana Dawida Wacławczyka. Jest to konkretne rozwiązanie prawne, jest to narzędzie, które ustawodawca oddaje samorządom w celu stworzenia mechanizmu ochrony zabytkowych przestrzeni na terenie tych samorządów, zgodnie z ich wolą i zgodnie z ich potrzebami. Czyli to władze gminy mogą wybierać, czy chcą coś chronić, w jaki sposób i jakie efekty oczekują w wyniku tego typu działań. Drodzy Państwo, to oczywiście są sformułowania takie prawne, mówiące o ustawie, mówiące o uchwałach, ale jak się to przekłada na taką zwykłą wiedzę mieszkańca? Szanowni Państwo, spójrzmy na nasz rynek. Od strony ulicy Odrzańskiej kilka lat temu powstał nowy obiekt. Po rozmowach z mieszkańcami wiem, że zadowolonych z tego obiektu jest bardzo mało ludzi. Ale w momencie, gdybyśmy już wtedy mieli takie narzędzie jak park kulturowy, nie doszłoby do takiego nieporozumienia. Szanowni Państwo, nasze Śródmieście przez ponad 800 lat zachowywało swój naturalny, średniowieczną strukturę, oczywiście z nowymi zabudowaniami, które na przestrzeni wieków się pojawiały, ale w roku 1945 doszło do swego rodzaju katastrofy i tak naprawdę wszystko zostało zniszczone. Po 1945, we wczesnych latach PRL-u, odbudowano zachodnią Pierzeję, czyli tą część, która jest między ulicą Długą a ulicą Chopina. Tu zdania są podzielone, na ile jest to obce poprzedniej zabudowie rynku, czy kiedykolwiek istniała tam zabudowa nawiązująca, czy zabudowa renesansowa, czy też czy to, co teraz mamy, taki renesans sandomierski, czy to rzeczywiście tam pasuje. I tu dyskusje mogą się toczyć. Dodatkowym elementem jest też odbudowa ulicy Długiej i mniej lub bardziej trafny sposób rzeczywiście coś tam zrobiono. Na teraz dysponujemy tym, czym dysponujemy. Oczywiście nie chcemy odbudowywać naszej starówki, bo nie ma nawet na to możliwości, bo zabudowa poszła dużo dalej. Kwestie architektoniczne w wielu momentach są już rozstrzygnięte. Ale drodzy Państwo, może posłużę się tu swego rodzaju przykładem. Jeśli wyobrazimy sobie elegancko ubranego mężczyznę, to na pewno oczekujemy, aby miał garnitur składający się z marynarki, spodni, kamizelki, żeby do tego była koszula. Ale niezależnie od tych ważnych rzeczy, ważne są też dodatki. I nawet gdy to będzie garnitur od Armaniego, nawet gdy będzie piękny krawat, to jeżeli ten człowiek ubierze kroksy albo adidasy, to tak naprawdę wszystko na nic, bo nie będzie elegancko ubrany i każdy powie, że niestosownie został dobrany ten istotny dodatek, jakim są buty. I drodzy Państwo, dokładnie tak samo jest z naszą przestrzenią miejską. Chodzi o to, aby wszystko w maksymalny sposób uporządkować, abyśmy odeszli od swobodnego umieszczania reklam, częstokrotnie bardzo kiepskiej jakości.
abyśmy mieli narzędzie do uporządkowania kwestii wyglądu ogródków gastronomicznych, abyśmy mieli narzędzie do uporządkowania kwestii związanych z elewacjami, abyśmy mieli wpływ na to nie tylko w drodze negocjacji z konserwatorem wojewódzkim, ale aby to mieszkańcy przez swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, czy też przez wybranego przez nich prezydenta, mieli wpływ na to, jak wygląda centrum naszego miasta. Ale sesja ostatnia zdecydowała o tym, i tak zdecydowała większość w Radzie Miasta, i tu związana znowu z radnymi pani Anny Szukalskiej i pana Mirosława Lęka, że na wniosek radnego Piotra Klimy odsunąć to na listopad tego roku, ale kiedy to znowu będzie, to tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo już nie pierwszy raz spotykamy się z tym, że jest to, że różnego rodzaju inicjatywy są odsuwane w czasie, chyba tylko po to, żeby się po prostu nie zrealizowały. W tym miejscu oddałbym głos naszej miejskiej konserwator zabytków, pani Marii Olejarek. Dobry. Wesprzemy też panią prezentacją. Zostałam poproszona przez prezydenta miasta o przedstawienie harmonogramu prac nad parkiem kulturowym, nad treścią uchwały. Prace te trwają od 2019 roku, a nawet wcześniej już były pewne rozmowy na ten temat prowadzone. Park kulturowy był szeroko konsultowany, odbyła się naprawdę spora liczba spotkań. Sama treść projektu uchwały zmieniała się kilkunastokrotnie, czego no tutaj wszystkiego nie sposób teraz przytoczyć, wszystkich zmian po kolei, które były wpisywane w uchwale. Wystarczy porównać sobie pierwszy projekt uchwały, który był załącznikiem do uchwały intencyjnej Rady Miasta w 2019 roku, z tym, co mamy obecnie przedstawione Radzie Miasta do uchwalenia. Już w kwietniu 2019 roku odbyło się spotkanie informacyjne dla radnych, dyrektorów jednostek kulturalnych oraz dla urzędów ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wtedy Wojewódzki Konserwator Zabytków poparł inicjatywę utworzenia na Starym Mieście w Raciborzu Parku Kulturowego. Podkreślił, że mamy tutaj naprawdę sporo zachowanych, znaczących zabytków dla województwa śląskiego. Wsparł nas też dobrym słowem w tych działaniach i zapewnił swoją pomoc. W grudniu 2019 roku Rada Miasta uchwaliła uchwałę intencyjną dotyczącą podjęcia prac nad utworzeniem w mieście Racibórz Parku Kulturowego i tym samym dała pewien przykaz Urzędowi Miasta nad prowadzeniem prac nad tą uchwałą. Uchwała ta określała także sposób i tryb składania wniosków do prezydenta miasta, do treści uchwały. Te wnioski można było składać do 18 marca 2020 roku. Złożono wówczas 40 wniosków, z czego 35 popierało inicjatywę. Oczywiście wnioski te miały różną treść. Część z nich mówiła o ograniczeniu ruchu samochodowego na terenie ścisłego centrum, natomiast my tutaj w uchwale nie ustanawiamy takich regulacji. Istotnym spotkaniem było spotkanie dla członków Rady Gospodarczej działającej przy prezydencie miasta. Ono odbyło się 13 lutego 2020 roku, jeszcze w tym okresie, kiedy można było składać wnioski na piśmie do prezydenta. Wysłuchano wówczas uwag przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie parku, w wyniku czego wprowadzono już wtedy zmiany w projekcie uchwały. Na przykład dopuszczono zaklejanie witryn do 100% materiału o jednorodnej kolorystyce. Złagodzono regulacje dotyczące anten i klimatyzatorów w pierwotnej treści uchwały. Nie można ich było umieszczać w ogóle na elewacji, natomiast po zmianie nie można ich umieszczać wyłącznie na elewacjach frontowych, a można umieszczać na dachach i elewacjach tylnych i bocznych.
4 marca 2020 roku odbyło się spotkanie zespołu do spraw parku kulturowego. Wówczas tutaj w urzędzie przeanalizowaliśmy dosyć szczegółowo wszystkie zebrane wnioski i po tym spotkaniu trwały prace nad treścią uchwały. W 2021 roku, na początku tego roku, pan prezydent powołał zarządzeniem zespół do spraw utworzenia parku, a także pewien harmonogram, który określił dalsze prace nad parkiem. W lutym odbyło się pierwsze spotkanie tego nowego zespołu, a już w kwietniu i w maju odbyły się spotkania z restauratorami w sprawie uporządkowania ogródków gastronomicznych na rynku i ulicy Długiej. Po tych spotkaniach także wprowadzono w uchwale pewne zmiany, na przykład dotyczące znaków identyfikacji wizualnej w obrębie ogródków gastronomicznych, właśnie na wniosek tych restauratorów. 7 maja tutaj w urzędzie odbyły się warsztaty przygotowujące do stworzenia i zarządzania parkiem kulturowym w Raciborzu dla dyrektorów placówek kulturalnych i urzędników. Takie nasze tutaj wewnętrzne zaczerpnęliśmy wiedzy i doświadczenia od pracowników Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Otrzymaliśmy od nich szereg podpowiedzi, takich sugestii, jak kreować ten park kulturowy, jak go promować, jak dokonać pewnej partycypacji społecznej. W tym temacie została zmieniona nazwa z Park Kulturowy Stare Miasto w Raciborzu na Serce Starego Raciborza, właśnie żeby ocieplić trochę wizerunek tego parku. Z powodu pandemii ustaliliśmy pewien tryb dalszych konsultacji na tryb mailowy i pierwsze takie konsultacje mailowe odbyły się w czerwcu 2021 roku. Już w lutym 2021 roku zaczęła funkcjonować strona internetowa Park Kulturowy i na tej stronie została opublikowana najnowsza treść uchwały i tą treść można było konsultować właśnie mailowo w czerwcu. We wrześniu odbyły się warsztaty dla mieszkańców o parku kulturowym prowadzone tak samo przez Instytut Myśli Polskiej imieniem Wojciecha Korfantego z Katowic i po tym wrześniowym spotkaniu odbyły się kolejne konsultacje mailowe w listopadzie 2021 roku. Po tych konsultacjach złożyliśmy wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymaliśmy pozytywną opinię i odbyło się ostatnie otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne przed przedłożeniem uchwały Radzie Miasta. No i w listopadzie 2021 roku po raz pierwszy Rada Miasta miała okazję głosować nad uchwałą. Wówczas przełożono głosowanie na grudzień, w grudniu przełożono na styczeń. No i teraz znowu przełożono. Jeszcze dodam, że w listopadzie, grudniu i styczniu w wyniku rozmów podczas komisji i sesji wprowadzono także szereg zmian w drogach autopoprawki. Na przykład mocno złagodzono przepisy dotyczące ogródków gastronomicznych na rynku, uogólniono je. Natomiast nie poskutkowało to uchwaleniem ostatecznym tego projektu. To wszystko, jeżeli chodzi o kalendarium. Tutaj w prezentacji mamy także dobre przykłady z innych miast. Te przykłady były pokazywane na Komisji Budżetu teraz w styczniu 2022 roku. One nam pokazują, że park kulturowy jest narzędziem skutecznym. Zmiany są widoczne, są akceptowalne społecznie, dobrze przyjmowane. I no tutaj mamy przykład Nowej Huty. To jest najświeższy park kulturowy w Polsce, najnowszy w Krakowie. No proszę dalej. W Poznaniu dosyć dobrze zafunkcjonowała ta formuła prawna. W Krakowie to jest jeden z pierwszych parków kulturowych, Kraków Stare Miasto, bo oczywiście Kraków Nowa Huta został niedawno uchwalony, natomiast Stare Miasto w Krakowie zostało objęte parkiem kulturowym już wiele lat temu. Tutaj mamy znowu przykłady z Krakowa.
Chciałabym też zaznaczyć, że park kulturowy, to też było już wielokrotnie podkreślane, jest narzędziem na przyszłość, że chcemy zabezpieczyć nasze miasto przed właśnie chaotycznym rozrostem i zabudowy, i reklam w obrębie tej ścisłej zabudowy Starego Miasta. O czym też wspominał pan prezydent. Tutaj mamy taki jeden pozytywny przykład z Raciborza, gdzie udało się zdjąć baner przy pomocy ingerencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponieważ teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków, więc nielegalne banery są demontowane. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy pani konserwator. Jest z nami również wiceprezydent Raciborza Dawid Wacławczy, który od początku też koordynuje pracę nad powołaniem parku kulturowego w Raciborzu. Pani prezydencie, bardzo proszę. Szanowni państwo, przepraszam. Wobec sytuacji, w której to Rada Miasta już w 2019 roku zdecydowała o tym, że urząd ma przystąpić do prac nad utworzeniem parku kulturowego. Urząd wraz z podległymi jednostkami te prace przeprowadził. Przeprowadził konsultacje, sam się szkolił, pokazywał efekty tych prac zarówno radnym, jak i mieszkańcom. Przeprowadził konsultacje z przedsiębiorcami operującymi na terenie parku. Z ubolewaniem stwierdzam, że żaden z radnych, który dzisiaj głosuje za niekończącym się odsuwaniem decyzji w czasie, nie pojawił się ani na warsztatach dla mieszkańców, ani nie zgłosił wniosków, a takich kilkadziesiąt od mieszkańców wpłynęło w odpowiednim okresie. Dzisiaj mamy do czynienia z pewnym kuriozum. Nie pamiętam, żeby w dziejach raciborskiego samorządu przygotowany dokument, który uwzględnia wszystkie, podkreślam, wszystkie uwagi, które padały w trakcie prac w komisjach. Nawet te, z którymi pani konserwator, czy też ja, wiceprezydent nadzorujący powstanie tej uchwały, się osobiście nie zgadzamy, ale szanujemy wolę radnych. Zostały wzięte zarówno uwagi przedsiębiorców i radnych, które pojawiły się w listopadzie, jak i te, które pojawiły się w grudniu, a nawet te, które pojawiły się na ostatniej komisji oświaty, na którą pan przewodniczący Mirosław Lęk zaprosił, właściwie nie wiem w jakiej roli, pana Marka Labusa. Większość tych argumentów została odrzucona, czy też wątpliwości zostały rozwiane przez prawników, natomiast część merytoryczna została wzięta pod uwagę. I dochodzi do sesji Rady Miasta, w trakcie której radni dostają dokument, który uwzględnia wszystkie uwagi, które padły podczas prac. Nie pada ani jeden argument merytoryczny. Padają jakieś dziwne sformułowania pana Piotra Klimy, że teraz trzeba jechać po Polsce, radni się muszą rozjechać, pooglądać te inne parki kulturowe. Był na to czas od 2 lat. Decyzja Rady Miasta zapadła 2 lata temu. Radni mieli 2 sezony, 3 sezony, rok 2019, 2020 i 2021. W tym momencie przesuwanie decyzji na nieokreśloną, listopad to jest taka nieokreślona właściwie pora, po raz trzeci, każe zadać pytanie, o co tak naprawdę chodzi. Radni nie powiedzieli, że zgadzamy się, ale park kulturowy ma wejść pół roku wcześniej albo pół roku później. Albo oczekujemy, że będą możliwe zaklejanie witryn w mniejszym, większym stopniu, albo że inną kolorystykę chcemy dopuścić. Nie było decyzji merytorycznej. Było tylko odwleczenie w czasie decyzji. W tym momencie chciałbym, żeby mieszkańcy zadali sobie pytanie, o co tak naprawdę chodzi radnym opozycji. Czy na pewno dbają o wygląd i wizerunek naszego miasta,
o jego atrakcyjność, czy może chodzić o inne względy. Nie wiem jakie. Może jest to dbanie o partykularne interesy grupy biznesmenów. A może jest to po prostu polityczna wojenka, którą prowadzi pan Piotr Klima wobec mojej osoby, wobec osoby pani miejskiej konserwator zabytków, pani Marii Olejarnik, dlatego że to my po pewnym niegodnym zachowaniu, które miało miejsce w listopadzie, złożyliśmy do prezydenta miasta skargę na to zachowanie. Bo jeżeli nie ma argumentów merytorycznych, to śmiem twierdzić, że chodzi albo o obronę nieznanych mi, niejasnych interesów, albo o prywatne wojenki natury politycznej, które o ile są dla polityków zrozumiałe, o tyle absolutnie nie powinny dotykać mieszkańców ani miasta. Marnujemy wysiłek urzędu, jednostek, głos kilkudziesięciu mieszkańców, odsuwamy pewne decyzje w czasie, a przecież chodzi o to, żeby nasz rynek piękniał, był coraz bardziej atrakcyjny, przyciągał na niego i mieszkańców, i turystów, i by zwiększała się atrakcyjność, również zwiększał się po prostu biznes tych przedsiębiorców, którzy na tym terenie działają. To działanie, które podejmują radni klubów Mirosława Lęka i Anny Szukalskiej na polecenie, prośbę, na wniosek Piotra Klimy, jest działaniem wprost przeciwnym. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu. W takim razie zachęcam do zadawania pytań. Jako pierwszy na czacie zgłosił się do mnie redaktor Grzegorz Bawoczny. Bardzo proszę, Grzegorz, oddaję ci głos. Dzień dobry, jestem słyszalny, tak? Tak, słyszalny. Ja mam kilka pytań takich i żeby to usprawnić, tu do pana prezydenta je teraz rzucam. To jest 8 pytań na czacie, pan prezydent może się z nimi zapoznać i myślę, że to w miarę tak dobrze nam pójdzie. Te pytania są następujące. Pierwsze, czy przedstawi pan projekt nowelizacji budżetu celem przekazania 1 000 000 zł dla szpitala? To jest nawiązanie do tej uchwały intencyjnej większości w Radzie Miasta. Pytanie drugie, czy nawiązał pan kontakt z właścicielem działki przy ulicy Ogrodowej i Odpoczynkowej, czy zamierza pan doprowadzić do nabycia działki? Tu chodzi o to, czy będzie pan realizował ten zapis uchwały budżetowej o zakupie tego terenu. Jeśli doszło do spotkania z właścicielem, to czy wyraża taką wolę sprzedaży, za jaką kwotę i tak dalej? Tu bym prosił, żeby ewentualnie ujawnić ten stan wiedzy, jaki pan ma na chwilę obecną. Pytanie trzecie, czy zamierza pan uruchomić procedurę sprzedaży żwirowni na Ostrogu 2022? Jest w uchwale budżetowej wpisany dochód z tej sprzedaży, jest zgoda Rady Miasta, uchwała Rady Miasta. No, pana ruch teraz, czy ta procedura zostanie uruchomiona? Pytanie czwarte, czy koncepcja na lodowisko za 24 miliony rzeczywiście kosztowała 80 000 zł? Tak, wydawało mi się, że tyle usłyszałem z sesji, ale tu chciałbym jakby doprecyzowanie, czy to jest ten koszt przygotowania tej koncepcji, nie dokumentacji. Piąte, czy oszacowano skutek podwyżek cen energii i gazu dla Urzędu Miasta Racibórz oraz jednostek i placówek podległych Urzędowi Miasta, tutaj szkoły, muzea i tak dalej. O jakim dodatkowym wydatku będziemy mogli mówić w przypadku tej samorządu miejskiego? Szóste, czy spodziewane są jakieś decyzje co do placu Długosza? Tu nawiążę oczywiście do tej koncepcji ekookien sprzed kilku lat, no i tego pytania, które pojawia się na każdej konferencji, czy coś nowego, jakieś kierunki działań, jakieś decyzje zostaną podjęte. Pytanie siódme, czy prawdą jest, że jeszcze w tym roku na rynku będą mogły działać ogródki w dotychczasowej formie? To pana zarządzenie tam wprowadza taką formę uznaniowości, i też tutaj zależy od pana, czy pan wyrazi na to zgodę, że jeszcze przesunie się termin dopasowania do tych wymogów postawionych w tym założeniu, zarządzeniu. I pytanie ósme, jakie działania pana zdaniem należałoby podjąć, jeśli takie są, być może zgodnie z strategią,
To jest takie pytanie bardziej refleksyjne, może taki komentarz ze strony prezydenta do tych ostatnich danych Wydziału Obywatelskiego na temat spadku liczby mieszkańców 2021 do 2022. Chodzi o depopulację i czy tutaj ze strony prezydenta są jakieś przemyślenia, jakieś wnioski, coś, co moglibyśmy już robić, zmierzające do tego, że no tą depopulację w jakiś stopniu powstrzymamy. Ona jest dosyć znacząca, te spadki sięgają prawie 1000 mieszkańców rocznie. No jeśli popatrzymy tam ileś lat do przodu, to skala tego w długim terminie może być rzeczywiście porażająca dla miasta Raciborza. I to jest takie, jeszcze raz powtórzę pytanie, bardziej o taki komentarz, refleksję prezydenta u progu nowego roku. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję i bardzo proszę o odpowiedź. Szanowny panie redaktorze, dziękuję za bardzo ciekawe pytania. Po kolei, czy przedstawimy projekt nowelizacji budżetu celem przekazania 1 000 000 zł dla szpitala, co byłoby pokłosiem apelu radnych, który powstał raptem kilka dni temu na sesji Rady Miasta. Odpowiem pytaniem właściwie do tych radnych, czy do inicjatora tego apelu, do pana Mirosława Lęka. Co zdarzyło się przez niespełna 30 dni od grudniowej sesji Rady Miasta, gdzie był ustalany budżet? Co zdarzyło się takiego w sytuacji szpitala albo w sytuacji budżetu naszego miejskiego, że wtedy w grudniu radni, także i radni pana Mirosława Lęka, mieli możliwość wstawienia takiego zadania do budżetu. Mogli ten 1 000 000 zł na szpital wtedy przekazać. Uznali za stosowne, aby ważniejszym zadaniem było odkupienie działki na ulicy Ogrodowej, którą wcześniej ten sam pan Mirosław Lęk, jeszcze jako prezydent miasta, sprzedał prywatnemu przedsiębiorcy za 1 200 000, a teraz lekką ręką namawia się do tego, aby odkupić to za 2 000 000. Kolejne pytanie, czy nawiązałem kontakt z właścicielem działki przy ulicy Ogrodowej? Tu stosowne procedury trwają w związku z tym, że transakcje dotyczące nieruchomości są ze swej natury dosyć delikatnymi rozmowami, stąd szczegółów w tym momencie nie będę ujawniał, aczkolwiek mam też informację, że co do tej działki toczą się też rozmowy prywatnych inwestorów, którzy chcieliby też ją nabyć. Jeżeli chodzi o, czy zamierzał pan uruchomić procedurę sprzedaży żwirowni na Ostrogu w roku 2022, aktualny stan prawny działki przy działki tak zwanych żwirowni jest taki, że została wszczęta procedura podziału tej działki na prośbę osoby prywatnej, która ma posesję sąsiadującą z tą działką, na polepszenie jej warunków gospodarowania i ewentualnie po zakończeniu tej procedury będziemy mogli przejść do kwestii związanej z ewentualną sprzedażą tego obiektu. Także tu pozostawiamy kwestię, najpierw uregulujmy sprawy, o które prosił mieszkaniec. Jeszcze tak zapytam, przepraszam, ad vocem, panie prezydencie, bo jeśli wyłączymy tą działkę, tamtą, to jak to się będzie miało do wartości tej działki, którą tutaj radni określili za 3 000 000 zł, bo jak rozumiem, już nie cały ten teren będzie przedmiotem sprzedaży, tylko pomniejszony. Ja nie wiem, na jakiej podstawie radni uznali, że można za tą działkę uzyskać 3 000 000 zł. Oczywiście przed każdą sprzedażą dokonuje się szacowanie przeprowadzone przez biegłego.
No i wtedy będę mógł na to odpowiedzieć. Na teraz no, trudno mi mówić, jeżeli nie wiem, procedura podziału działki będzie trwała kilka miesięcy, jaka będzie wartość działki za kilka miesięcy. Po to będzie biegły, aby rzeczywiście wtedy na to odpowiedzieć. Nie umiem teraz odpowiedzieć, na ile zmieni się wartość, a nie umiem też odpowiedzieć, skąd radni wzięli akurat 3 miliony i czy rzeczywiście wykazują się taką fachowością, że są w stanie ocenić wartość działki o powierzchni 40 hektarów. No, pozostawię to bez komentarza. Kolejne, czy koncepcja lodowiska za 24 miliony rzeczywiście kosztowała 80 tysięcy złotych? Otóż, drodzy Państwo, to co prezentowałem na sesji Rady Miasta, to nie jest tylko koncepcja, to jest dokument pod nazwą Plan Funkcjonalno-Użytkowy, stworzony przez uprawnione do tego osoby pod względem architektonicznym i projektowym na konkretnej działce. Jest to dokument, który umożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej. Zawiera w sobie oczekiwania inwestora, ale też zawiera pełen zestaw elementów związanych z kosztorysem. Stąd można było określić szacowany koszt inwestycji. I z moich informacji koszt tego typu dokumentu to jest w tym wypadku takiej inwestycji to wyniósł 80 tysięcy złotych brutto. Jeśli można ad vocem dopytać, panie prezydencie, w tym, czy teraz chcąc zrealizować to lodowisko za 12 milionów, trzeba będzie zlecić kolejny taki dokument, czy można adaptować ten, który mamy za 80 tysięcy na potrzeby tego obiektu już w mniejszej skali? No myślę, że tu fachowcy się będą musieli wypowiedzieć. Na pewno będę się do radnych zwracał o to, aby te pieniądze przeznaczone na budowę lodowiska umieścić w budżecie OSIR-u, co jest bardzo racjonalne, bo jeżeli taką inwestycję będziemy realizować, zawsze część VAT-u przynajmniej będzie można odzyskać z tej inwestycji. Kolejne pytanie, czy oszacowano skutek podwyżek cen energii i gazu dla Urzędu Miasta Racibórz oraz jednostek i placówek podległych Urzędowi Miasta? Jeszcze wszystkie dane nie spłynęły, natomiast analizując te najważniejsze elementy, które mają największy wpływ na koszty ponoszone przez gminę. Całkowite wydatki, które są przewidziane na, czy dotychczas ponosiliśmy na szeroko pojęte media, ale w głównej mierze była to kwestia ogrzewania, wydatki związane z gazem i z energią elektryczną. To są kwoty na poziomie 5 milionów dla całego budżetu miasta. W związku z tym, że część umów była zawierana we wrześniu ubiegłego roku i obowiązują jeszcze przez cały rok 2022, to ewentualne zmiana cen nastąpi w roku 2023, więc tu szacujemy, że ewentualny wzrost kosztów wydatków gminy w tym zakresie to może być między 1 milion a 2 miliony. To jest maksymalnie około 1,5 miliona, tak należy szacować ten wzrost. Jak tylko będę dysponował już pełnym sprawozdaniem jednostek, wtedy na pewno też Państwa z tym zapoznam. Punkt 7, przepraszam, przeskoczyło. 6. Czy spodziewane są jakieś decyzje co do placu Długosza? Wszyscy wiemy, że
jeden z potencjalnych inwestorów, że tak go określimy, dokonał zakupu działki przy ulicy Ogrodowej, co na pewno będzie też, powinno skutkować, nie Ogrodowej, przepraszam, Opawskiej, skrzyżowanie Opawskiej i Lwowskiej, co powinno też skutkować jasnym określeniem się inwestora co do tego przedsięwzięcia. Jeżeli tylko takie zapewnienie, taką deklarację uzyskamy, to też Państwa z tym zapoznam. Kolejny punkt. Prezydencie, mogę ad vocem, przepraszam, jeśli ta deklaracja ze strony EKOKiN będzie, powiedzmy, szła w tym kierunku, że jednak zrezygnują z placu Długosza, czy plan B jest w szufladzie prezydenta Raciborza na zagospodarowanie tego miejsca? Szanowny panie redaktorze, najpierw dajmy szansę na wypowiedzenie się potencjalnemu inwestorowi. Czy prawdą jest, że jeszcze w tym roku ogródki gastronomiczne na rynku będą mogły działać w dotychczasowej formie? Zarządzenie przewiduje możliwość odstępstwa w każdym indywidualnym przypadku i każdy z takich przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie. Oczywiście za zgodą, przy zachowaniu odpowiednich zgód wymaganych ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ale to właściwie te zgody były od lat wymagane i nie jest to żadna nowość dla tych, którzy prowadzą działalność na rynku. I ostatnie pytanie, takie najbardziej przekrojowe. Jakie działania Pana zdaniem należy podjąć w pierwszej kolejności, by powstrzymać depopulację? To pytanie o kolejny spadek liczby mieszkańców. Szanowni Państwo, rzeczywiście na przestrzeni ostatnich, można już powiedzieć, że właściwie kilkunastu, nawet powyżej 20 lat, cyklicznie co roku widzimy spadek mieszkańców naszego miasta, który obserwujemy, jeżeli przyjrzymy się statystyce dotyczącej liczby zameldowań, ale no, prawda jest też taka, bo rozmawiam wielokrotnie z prezydentami miast podobnych do Raciborza. Oni też tego typu trendy widzą, ale każdy z nich podnosi też istotny element związany z, można powiedzieć, pewnym zwyczajem czy złą praktyką wynikającą z tego, że sporo ludzi nie wykonuje swojego obowiązku meldunkowego. Stąd wiele osób nie ma też stałego zameldowania i tak naprawdę nie wiemy, ile osób w danym mieście, w danej miejscowości mieszka. Znam przypadki miast, gdzie oddaje się, a w końcu w Raciborzu też tak jest, że liczba mieszkań przybywa, a liczba mieszkańców spada. Stąd na szczeblu centralnym prowadzone są też działania, które mają doprowadzić do tego, aby uzyskać takie twarde dane dotyczące rzeczywistej liczby mieszkańców. Jak to się dzieje na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, czy też w pozostałych krajach Europy Zachodniej. A jeżeli chodzi o takie bezpośrednie działania, to pomijając to, że wykorzystujemy tu potencjał prywatnych deweloperów, którzy budują w Raciborzu mieszkania i tego typu przedsięwzięcia każdy z nas obserwuje, to
My prowadzimy inwestycje na ulicy Łąkowej, gdzie mówimy o około 120 nowych mieszkaniach w naszym zasobie. Dodatkowo, jak wczoraj o tym mówiłem, uruchomiliśmy nowy żłobek, który na pewno jest istotnym elementem, który wspomoże młodych rodziców w ich możliwości powrotu na rynek, poprawie swojej sytuacji i finansowej, ale także takiego funkcjonowania w społeczności. Takim istotnym elementem, który ma poprawić ten komfort funkcjonowania, no głównie tych młodych ludzi, którzy decydują się na posiadanie dzieci, to jest żłobek, potem przedszkola. Tu zapowiadamy budowę przedszkola w Markowicach. Ale niezależnie od tego wszystkiego, tego typu działania, one muszą też współgrać z tym, co się dzieje na rynku pracy. A pod tym względem, no to akurat w Raciborzu rzeczywiście żadnych kłopotów nie mamy, nawet wprost przeciwnie. Głód rąk do pracy obserwuje się w mieście i jeśli elementami, które należy podnieść, jeżeli chodzi o możliwość zamieszkania ludzi w danym miejscu, jest kwestia możliwości mieszkalnych, zatrudnienia i tej otoczki związanej z opieką nad dziećmi, jakością życia, to w tym momencie my rzeczywiście w tych wszystkich zakresach podejmujemy te działania, aczkolwiek muszę przyznać, że w wielu wypadkach ze strony radnych spotykamy się po prostu z blokowaniem inicjatyw. Dziękuję panie prezydencie. Kolejną osobą, która zgłasza chęć zadania pytania, jest redaktor Mariusz Weidner. Chciałam prosić o wizję. Dziękuję. Proszę. Jest obowiązkowa wizja, bo kolega nie miał. Tak, dobrze, wszystko gra. Nie chciałam przerywać, mi to nie przeszkadza. Bardzo proszę, tak. Mi to nie przeszkadza. Oczywiście. Dzień dobry państwu. Ja jak najbardziej już pytam. Ja mam pytanie do pana Dawida Wacławczyka, wiceprezydenta Raciborza, w związku z tą częścią konferencji, która dotyczyła Parku Kulturowego. I do mnie jakby dociera taki sygnał ze strony tych, którzy blokują, że tutaj chodzi o, rzeczywiście pan prezydent gdzieś tam podkreśla wątek tego ewentualnej tej reprezentacji jakichś przedsiębiorców, którzy handlują na, którzy prowadzą usługi, może handlują, to mniejsza złe słowo, na rynku, że boją się, że no, wskutek tych ograniczeń pandemicznych w tej chwili im biznes idzie źle, a teraz następne obciążenia ze strony urzędu i taka trochę biurokratyzacja mi się kojarzy, bo teraz będzie trzeba biegać do urzędu z jakąś tam każdą zmianą. Czy tutaj to państwa nie przekonuje do tego, żeby jeszcze dać na luz, jeszcze wstrzymać się z wdrażaniem tych zasad nowych, że ten okres nie sprzyja? No, podjęto 2 lata temu, ale 2 lata temu chyba jeszcze nie było pandemii, wówczas kiedy decydowano o tym, że park kulturowy będziemy wdrażać, więc może to jest ta przyczyna i że tutaj państwo biorą to pod uwagę. Szanowny panie redaktorze, oczywiście, że bierzemy to pod uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj mówimy o wejściu w życie uchwały, która miałaby zacząć obowiązywać właściwie za 2 lata. Czyli mówimy o tym, że w roku 2019 była decyzja o pracach nad uchwałą. Przedsiębiorstwo informacje dostali. Owszem, posiadali ją w roku 2019 i 2020, które to były lata pandemiczne. Ten rok na rynku, jeśli chodzi o sezon letni i obecnie trwający, nie ma już takich obostrzeń, ale mówimy o tym, że już w samym dokumencie czas na dostosowanie to nie tylko rok 2020, 2021, 2022,
i dopiero mówimy o wejściu w życie uchwały w roku 2023. Co więcej, jeżeli radni uznają, że ten życzyłbym sobie, żeby obradowanie nad dokumentem polegało na tym, że radni mają przecież prawo zdecydowania o tym, kiedy ma te zapisy mają wejść w życie. Radni nie wykonali ruchu i nie powiedzieli pół roku szybciej, pół roku później, a może jeszcze rok później, tylko odsuwają decyzję w czasie, czym de facto moim zdaniem szkodzą przedsiębiorcom, bo oni żyją w stanie takiego zawieszenia. I teraz co, przyjdzie listopad i przedsiębiorcy też będą przychodzić i dalej mówić. Po drugie, proszę brać pod uwagę, że mówimy o wybranej części przedsiębiorców, dlatego że zdecydowana większość ogródki, które posiada, one już spełniają, sami do nas piszą, nasze ogródki już spełniają wymogi tej uchwały. Po trzecie, mamy do czynienia na rynku z pewną nierównowagą. Zapisy, które obligują każdego przedsiębiorcę do tego, żeby zanim cokolwiek postawi, skonsultował to z wojewódzkim konserwatorem zabytków, obowiązują od zawsze. Część tych konstrukcji stoi tam bez tej zgody, więc trudno teraz mówić, że prezydent i urząd miasta mają podtrzymywać stan takiego, właściwie sankcjonować takie bezprawie. No, panuje, to chyba wszyscy widzą, że panuje pewna nierówność. Ale proszę mi wierzyć, mam też sygnały bezpośrednie od części przedsiębiorców, którzy się cieszą, że wejdą w końcu równe warunki dla wszystkich. I oni jako ci, którzy nie mają jakichś po prostu potężnych konstrukcji, będą traktowani na równo z pozostałymi. Także jeżeli radni uważają, że te zapisy powinny wejść później w życie, to wystarczy to określić w treści uchwały, a nie odsuwać w życie całej uchwały. Dobrze, dziękuję. A jeszcze takie dopytanie, panie wiceprezydencie, bo tutaj rzeczywiście, ja też pamiętam, pan Piotr Klima gdzieś to wskazuje, że chciałby teraz pojeździć po Polsce i pooglądać inne miasta. Czy pan sobie wyobraża, że, no bo sam pan Piotr Klima tak oglądając pewnie nie będzie miał wiedzy odpowiedniej merytorycznej, czy tutaj pan sobie wyobraża jakby wyposażenie go w taką jakąś grupę merytoryczną z pana udziałem, nie wiem, z Miejską Konserwator Zabytków w to, żeby jeździć i teraz oglądać, analizować, konsultować, się sprawdzać, żeby się dowiedzieć, czy to w ogóle by wchodziło w grę, że pan Piotr przychodzi i pan radny Piotr Klima i mówi, to teraz jedziemy i będziemy zwiedzać Polskę w parkach kulturowych. Szanowny panie redaktorze, myślę, że każdy radny, który jest dorosły, jest doświadczonym radnym, naprawdę nie potrzebuje asysty w oglądaniu innych miast. Nasi urzędnicy, Miejska Konserwator Zabytków razem z architektem miejskim, z panią Ewą Klimaszewską, jeździły już po innych parkach kulturowych, konsultowały to, jak te dokumenty funkcjonują, albo też przyglądały się innym sposobom zabezpieczania tego krajobrazu kulturowego. Także na poziomie merytorycznym, na poziomie wiedzy merytorycznej my tą wiedzę posiadamy i ją radnym prezentowaliśmy. Oczywiście, jeżeli radni zgłoszą potrzebę zorganizowania imprezy, takiego wyjazdu z opieką merytoryczną, pani konserwator, czy z moją, możemy też nagrać spotkanie, pojechać do Nowej Huty w Krakowie i zorganizować spotkanie z kimś z urzędu, który wytłumaczy, jak to w tamtym mieście działa, to jesteśmy na to gotowi. Aczkolwiek proszę mi wierzyć, że mam wrażenie, że nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, lecz żeby go gonić. Bardzo dziękuję. Czy można jeszcze, pani rzecznik, jakby kontynuować do pana prezydenta polowego, jak można się zwrócić? Bardzo dziękuję za to przesuwanie kamery, to mi ułatwia jakby taki kontakt wzrokowy. Panie prezydencie, chciałbym się odnieść do poprzedniej sesji. No tutaj obecność pana pierwszego zastępcy też jest istotna. Czy pan analizował, bo pan zapowiadał na sesji analizę tego incydentu, tak to nazwijmy, gdzie
tutaj padło ze strony pana wiceprezydenta Dawida Wacowczyka takie określenie, co za buractwo, i tutaj prosił pan Mirosław Lęk o to, aby pan zareagował. Pan tłumaczył, że musi pan przesłuchać, musi pan się zastanowić, musi pan zrozumieć, jakby co tam zostało, co tam się zadziało, co tam się zdarzyło w tej całej sytuacji, żeby wysnuć jakieś wnioski z tego. Także czy pan analizował tą sytuację i ewentualnie podjął jakieś z tego tytułu wnioski? Szanowny panie redaktorze, tak jak pan przytoczył dokładnie to, co powiedziałem, muszę się zapoznać z zapisem dźwiękowym tego zajścia. Nauczony doświadczeniem, bo tak jak już wtedy mówiłem, zdarza się tak, że można usłyszeć, czy też może się komuś wydawać, że usłyszał coś innego niż rzeczywiście zostało powiedziane. Stąd jeśli mam podejmować jakiekolwiek decyzje, muszę się z tym zapoznać, a ilość obowiązków, które powinien wykonywać prezydent miasta, jest dosyć spora, stąd jak tylko się z tym zapoznam, podejmę stosowne decyzje. Także tutaj póki co na razie musi pan uzbroić się w cierpliwość. Tak, tak, jestem uzbrojony, chyba tak mi się wydaje. Pani rzecznik, mogę? Ja mam kilka jeszcze takich, tych dokończę. Tak, tutaj, jeżeli można, panie prezydencie, jeszcze odnosząc się do poprzedniej sesji, tak zapytać o pana wrażenie, jak pan starosta raciborski, pan Grzegorz Swoboda wyjaśnił, czyja jest zasługa, jeżeli chodzi o, nie wiem, o lobbowanie, o to, kto bardziej się przysłużył temu, aby przekonać premiera rządu do tego, aby ogłosił informację o dotacji dla obwodnicy tej drugiej, tej nowej, prowadzącej do fabryki Ekookien. Jak pan się czuł, słuchając takiego dosyć obszernego wyjaśnienia związanego z tym, że to, co pan, pani senator i pan poseł robiliście w urzędzie, to wzbudziło zdziwienie, bo tak określił starosta, powiedział, że to dziwna sytuacja. Szanowny panie redaktorze, jeżeli mógłbym to skomentować, to powiem tak. Rzeczywiście, no może wzbudzać zdziwienie, że poseł i senator koalicji rządzącej po konferencji premiera z partii rządzącej, po konferencji, na której premier ogłasza przyznanie tego typu środków, że ci ludzie przyjeżdżają do miasta, którego te przedsięwzięcie dotyczy, i ogłaszają i mówią, że coś takiego się wydarzy. Zaznaczę, że ta dotacja ma trafić do województwa śląskiego. W trakcie mojej konferencji i pana posła i pani senator nigdzie nie padły słowa, które mówiłyby o tym, że to Racibórz będzie dysponował tymi środkami. Cały czas podkreślałem, że jest to inwestycja wojewódzka i dzięki dobrej współpracy z województwem, także i na polu tej inwestycji, ale też proszę zwrócić uwagę, jak wiele rzeczy dzieje się w Raciborzu na drogach wojewódzkich, czego niestety nie mogę powiedzieć o staroście, bo drogi powiatowe w mieście, poza odcinkiem ulicy Kościuszki i Łąkowej, nie wyglądają najpiękniej. Ja przepraszam na sekundę, muszę wyłączyć wizję, ale ja jestem jeszcze dalej. Tak, tak, ja jeszcze ciągle może tutaj. Aha, Mariusz, bo w międzyczasie jest jeszcze jedno pytanie. Jesteś dalej. Tak, to super. Okay. Dobrze, ja jestem, ale no dobrze. Panie redaktorze, jeszcze dokończę tylko tak konkludując, żeby też wszyscy mieszkańcy mieli świadomość tego, że do przedsięwzięć realizowanych przez
województwo, dokłada się co najwyżej budżet państwa lub środki zewnętrzne z funduszy europejskich. Natomiast w momencie, gdy na naszym terenie jakiekolwiek przedsięwzięcie prowadzi powiat, no to wypada, żeby miasto w 50% się też do tego dołożyło. Tak? No, drodzy Państwo, no, trudno nie cieszyć się i nie mówić o tym, że będzie ważna dla miasta inwestycja, do której jeszcze nie będziemy się musieli dołożyć. Ja myślę, że warto byłoby też przy tej okazji, tutaj może takie małe zadanie dla pana redaktora, jakby dopytał się pana starosty, ile to terenów pan starosta przeznaczy pod tą obwodnicę ze swoich zasobów. Bo myślę, że to byłby istotny wkład powiatu w tego typu przedsięwzięcie, które można by doskonale udokumentować. Jasne, dobrze, dziękuję. A to było jedno pytanie, bo jeszcze bym miał. Dziękuję. Dobrze, więc proszę o kontynuację pana marszałka. Tak, ja jeszcze chciałem zapytać, panie prezydencie, też odnośnie sesji Rady Miasta. Pan Piotr Klima wystąpił do pana, może ogólnie do komisji rewizyjnej, żeby sprawdzić zasadność pana podróży służbowych, czy te pieniądze wydatkowane przez miasto Racibórz, przez Urząd Miasta służą miastu. Jak pan się do tego odnosi? Czy pan ma sobie coś do zarzucenia? Czy pan się czuje w jakiś sposób, nie wiem, tutaj podejrzany o jakieś niecne uczynki na tych wyjazdach służbowych? Tutaj ze strony komisji rewizyjnej będzie pan prawdopodobnie tak przetrzepany, żeby sprawdzić, czy pan tam gdzieś nie zboczył z właściwej drogi urzędowej podczas tych podróży służbowych? Szanowny panie redaktorze, wszystkie dokumenty są dostępne w tym zakresie, w takim oczywiście, który dopuszcza prawo pracy, jest pełna transparentność. Niezależnie od komisji rewizyjnej są też inne organy kontrolne, które tego typu dokumentacje też kontrolują, jak na przykład Państwowa Inspekcja Pracy, jak na przykład Urząd Skarbowy, jak na przykład Regionalna Izba Obrachunkowa. Stąd jeśli ktoś wysnuwa jakieś podejrzenia w stosunku do mojej osoby, oczywiście zawsze ma prawo do tego, aby stosowne wnioski do komisji rewizyjnej złożyć. Ja w ramach tych wszystkich kompetencji, które ma komisja rewizyjna, będę się maksymalnie starał ułatwić pracę tego organu, ale też muszę przyznać, że w szczególnym momencie pan radny Klima wychodzi z takimi wnioskami, tak? Bo odczytuję to też trochę w kontekście mojego doniesienia do prokuratury na jego zachowanie w trakcie posiedzenia Komisji Rady Miasta. Okej. I ostatnie moje pytanie, jeżeli mogę jeszcze zadać króciutko. Chodzi mi o tę kontrolę pieców, tak zwane popularnie, czyli realizację uchwały antysmogowej. Czy to jeszcze trwa ten etap pouczania przez Straż Miejską, czy jeszcze taki łagodniejszy podejście edukacyjne, czy też już coś się zmieniło i ewentualnie, czy Państwo mają te dane dotyczące tych nalotów dronowych w Brzeziu, na Ostrogu i w Markowicach, jak dobrze pamiętam, czyli z tej wizyty tej firmy DronPol i krakowskiego alarmu smogowego tu w Raciborzu. Czy są już jakieś dalsze ewentualnie wnioski związane z tą akcją? Czyli następne te akcje dronowe, ale już nie bezpłatne, tylko z budżetu miasta. Szanowny panie redaktorze, na pierwsze pytanie, czy jeszcze trwa okres edukacyjno-informacyjny, odpowiedź brzmi tak. Czy mamy już wszystkie dane z kontroli dronowych? Nie,
Jeszcze z tego co wiem, chyba jutro odbywa się kolejna kontrola. W momencie, gdy uzyskamy wszystkie dane, wtedy będziemy mogli porównać skuteczność z ewentualnymi kosztami, no i będziemy podejmować decyzję co do ewentualnego wykorzystania tego typu narzędzi w ramach kontroli. Dziękuję. Redaktor Grzegorz Wawoczny miał jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę. Tutaj dwie rzeczy na raz się robi, ale czy jest wiceprezydent Wacławczyk jeszcze, bo ten ekran, który tam przesunął. Jest, jest. Tak, jest z nami. No to w takim razie ja może Grzegorz, zadam... jeśli można prosić, przepraszam, o włączenie wizji, będzie nam miło, jeśli będziemy mogli. Tylko ja mam tu na stałe zasłonięte, bardzo przepraszam. Okej, okay, dobrze. Tak, nie chcę tego już... Pytanie do pana prezydenta Wacławczyka brzmi, kogo lub co miał na myśli, mówiąc na sesji buractwo? Szanowny panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że pan przewodniczący Czerner w trakcie dyskusji nad zwieńczeniem ponadrocznej pracy nad uchwałą o parku kulturowym nie uznał za stosowne oddać głosu w dyskusji wiceprezydentowi odpowiedzialnemu za tą uchwałę. Zatem nie brałem udziału w ogóle w tej, nie brałem udziału w ogóle w tej dyskusji. Trudno mi w tej chwili komentować. Ja w tej chwili sam bym musiał właściwie wysłuchać. Nie pamiętam w jakim kontekście użyłem. Pewnie byłem wzburzony. Natomiast jest to wypowiedź bezosobowa. Jest to wypowiedź skierowana. Nie ma adresata, właściwie mówi o jakimś takim moim wzburzeniu i nie była użyta w trakcie dyskusji, tylko w trakcie tego, jak gdzieś tam chwilowo był włączony mikrofon. Także szanowny panie redaktorze, może zróbmy tak. W związku z tym, że chwilę temu odpowiedziałem, że ta sprawa jeszcze jest na etapie analizy, więc prosiłbym, aby przynajmniej w mojej obecności, nie zadawać pytań, które to ja powinienem zadawać, ale już po zapoznaniu się z całym materiałem. Także zostawmy na razie sprawę na etapie relacji zwierzchnik podwładny. Ostatnie pytanie do pana prezydenta, które mi wcześniej umknęło. W projekcie budżetu jest wpisany początek prac dokumentacyjnych w związku z basenem zewnętrznym w H2 Ostrów. I to pytanie może w takim kierunku, mając na uwadze doświadczenia z lodowiskiem za 24 miliony złotych, czy pan prezydent przewiduje jakąś taką ścieżkę konsultacyjną z Radą Miasta, żeby tutaj nie projektować czegoś na nie wiadomo ile milionów, bo potem się okaże, że Rada na przykład godzi się na basen za 10 milionów złotych. Czy pan przewiduje, że będzie taką stroną, która wyjdzie w stronę Rady i będzie szukała tego kompromisu, żeby się już teraz dogadać, jeśli chcemy ten basen, w ogóle to za ile i pod jaką kwotę właśnie robimy dokumentację i czy to już generalnie zostało zlecone, czy wkrótce będzie ogłoszenie przetargu, czy z wolnej ręki, gdyby tutaj dało się troszeczkę ujawnić szczegółów co do tego. To jest to też w nawiązaniu do modernizacji systemu uzdatniania. Też pan wspominał, że on teraz już jest gotowy na to, żeby H2 Ostrów rozbudować i tu prosiłbym o troszeczkę więcej informacji w tym temacie. Szanowny panie redaktorze, no, trudno, abyśmy siadali do stołu z radnymi, nie mając pewnej podstawy definiowania poziomu kosztów. Najpierw musi być wykonana pewna praca koncepcyjna i w jakimś zakresie też projektowa, która zaskutkuje wstępnym kosztorysem, żeby później móc się do tego odnosić i ewentualnie mówić, że dobrze, zwiększamy o tyle albo zmniejszamy o tyle. Na tym etapie niespecjalnie widzę możliwość wchodzenia w jakieś prace konsultacyjne z radnymi, dlatego że jest to etap czysto fachowy, ograniczający się do niejako zebrania z jednej strony kwestii kosztów, z drugiej strony
kwestii tych potencjalnych atrakcji, które miałyby się tam znaleźć, i potem dopiero tego typu dokument można przedstawić radnym czy w większym lub mniejszym gronie, dlatego że jest to normalny sposób procedowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w ramach ciał kolegialnych. Wiadomo, że nie robi się tego typu zadań, nie realizuje się w ten sposób, że siadamy w gronie 20 kilku osób i odbywa się burza mózgów. To musi być przedstawiona pewna spójna koncepcja, co do której później można wnosić zmiany. Także tu idziemy w kierunku opracowania koncepcji i na etapie już takiego, z którego będzie wynikały poziom kosztów, wtedy ewentualnie będziemy przystępować do rozmów z Radą Miasta, z radnymi. Ad vocem, to pan jako osoba pływająca, tak to nazwijmy, będzie optować za 12,5 metrów, 25 metrów, 50-metrowy basen, bo zawsze takie od lat takie marzenia w Raciborzu się pojawiają. I pytanie już naprawdę ostatnie, przepraszam, czy pani skarbnik przekazał już pana taką karteczkę, na której podała kwotę nadwyżki budżetowej wolnych środków, które będą wiosną do podziału? To idąc od niejako od tej ostatniej części pytania, odpowiedź jest krótka, nie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wyboru tych atrakcji, które miałyby się znaleźć w części zewnętrznej, to nie moje zdanie będzie decydowało o tym, tylko doświadczenia innych miast, doświadczenia innych podmiotów, które prowadzą tego typu obiekty, tego typu przedsięwzięcia, ale na tyle, ile już miałem okazję różnego rodzaju rozmów przeprowadzić, to raczej wskazania są takie, że funkcje te tak zwane pływackie powinny być oddzielone od funkcji rekreacyjnych. Stąd można się spodziewać tego, że w dosyć wąskim stopniu będziemy tutaj uwzględniać takie właśnie długie dystanse, raczej rekreacja, raczej zabawa w wodzie, a nie takie stricte pływanie, jak to się mówi, od ściany do ściany. Dziękuję. To z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ponieważ nie widzę więcej zgłoszeń na czacie, bardzo dziękuję Państwu za udział w konferencji. Dziękuję Panu Prezydentom i Pani Marii Olejarnik. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.